Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Rozpoczynamy środowy magazyn Gość Dnia. Jarek Brzeski, raz jeszcze dzień dobry. Witam słuchaczy na 96 FM i oczywiście na radiozin.fm. Słuchaj online. Dziś porozmawiamy na temat konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkursy organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. I na ten temat z kierownikiem placówki terenowej Robertem Szafrańskim. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest także z nami młodszy specjalista właśnie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żninie, Wojciech Cieślewicz. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Panowie, zachęćmy do udziału w tym konkursie, ale zanim zachęcimy, to przypomnijmy o tym, jaka jest geneza tego konkursu, bo to już 15. edycja i też warto powiedzieć, jaki jest cel, a jeśli cel, to oczywiście czemu przeciwdziała ten konkurs, bo przeciwdziała po prostu sytuacjom niebezpiecznym w gospodarstwach rolnych. Tak jest, konkurs odbywa się od 2003 roku, w tym roku mamy już 15. edycję. Celem głównym konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, czyli tutaj przeciwdziałamy przede wszystkim wypadkom na wsi, przy pracy w rolnictwie. Jakie są te liczby, jakie są te statystyki? No może pytanie do pana, bo to pana chleb powszedni, tak chciałoby się powiedzieć. Dokładnie, zajmuję się tym już od paru lat. No tendencja jest spadkowa, tak, zarówno w skali tutaj naszej placówki, działań naszej placówki, jak i województwa, tak i kraju. No w 2016 roku mieliśmy 109 wypadków zgłoszonych bezpośrednio do placówki, w 2015 137, no to jest już ich mniej, no tutaj liczymy na właśnie na działania takie tego typu, jak ten konkurs, że to przyczyni się do ciągłego zmniejszenia tej liczby. Tak, poprawy warunków pracy na wsi przede wszystkim. Panowie, mówicie o sytuacjach, które są zgłaszane, jaki jest odsetek tych, które nie są zgłaszane? Mamy takie dane? No tak, ale na pewno macie swoje kanały informacyjne, dzięki którym możecie się dowiadywać, bo rolnicy obawiają się zgłaszać. No zgłaszać. Zgłoszenie jest bardzo proste. My przyjeżdżamy na miejsce, przeprowadzamy całe postępowanie. Zgłoszeń można wypadek każdy, on jest rozpatrywany indywidualnie, telefonicznie, tak? Także tutaj wielkich wymagań nie mamy co do tego. Ja rozumiem, ale jeśli rolnik był nieodpowiedzialny i na przykład przewoził dziecko w sposób niedozwolony swoim traktorem, ciągnikiem i doszło do wypadku, to będzie chciał zgłosić? No będzie chciał zgłosić. No samemu też trzeba ocenić, co się wykonywało, w jakim zakresie. Takie podstawowe zasady każdy z nas zna odnośnie ochrony zdrowia i życia, także no przestrzeganie tych zasad, no jeżeli dochodzi do wypadku, no ja i tak radzę zawsze zgłosić, rozpatrujemy to każdy wypadek indywidualnie, tak jak mówiłem wcześniej. Tak jest i temu właśnie, żeby tych wypadków było jak najmniej, przeciwdziała nasz konkurs. Konkurs, o którym dziś rozmawiamy, to jest ten cel konkursu. Powiedzmy o głównych założeniach i o tym, kto może wziąć udział, jakie gospodarstwa mogą się zgłaszać. W konkursie mogą udział brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, czyli wszelka działalność rolnicza, jeżeli ktokolwiek prowadzi działalność rolniczą, może wziąć udział w tymże konkursie. Dotychczas, w poprzednich edycjach, dosyć sporo rolników, no się cieszy dosyć dużą popularnością, 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych przez te lata wzięło udział w konkursie. Przede wszystkim chodzi tutaj o podniesienie bezpieczeństwa pracy, to podkreślamy po raz kolejny, bezpieczeństwa czy pracy w rolnictwie, no i nawet samo wzięcie udziału w tym konkursie już jest dobrą sprawą, niekoniecznie trzeba wygrać. Panie Wojciechu, gdzie jest największe pole do pracy, gdzie tych wypadków zdarza się najczęściej, jakiego rodzaju są to wypadki? Taka grupa wypadków, do której dochodzi najczęściej, no jest to bezmiennie od parunastu lat, to są upadki osób, stanowią gdzieś połowę ogólnej liczby zgłoszonych wypadków. No dochodzi najczęściej do upadków w obrębie gospodarstwa, tak? Obejście gospodarstwa, budynki gospodarcze, obejście podwórza, no tutaj zawsze zaznaczam, no wiele czynności można wykonać takich poprawiających bezpieczeństwo w swoim zakresie, tak? Typu podwórze właśnie, te budynki, nie trzymajmy się żadnych norm, dokładnych wskaźników, tylko w swoim zakresie można jakieś poprawić to bezpieczeństwo, wykorzystując sprzęt obecny w gospodarstwie.
Dla przykładu, jakieś jedno zdarzenie, jeden przykład takiego zgłoszenia. Upadek z drabiny, to jest dobry upadek przykład? Upadek z drabiny jak najbardziej, upadki na nierównym nawierzchni podwórza. Często teraz w tym okresie zimowym. Co się dzieje dalej, kiedy rolnik zgłosi taki wypadek? Jeżeli zgłaszam po zgłoszeniu, przeprowadzając postępowanie dowodowe, powypadkowe, zbierane są dowody, opisywane okoliczności wypadku, na podstawie których następnie jest, no trzeba ocenić, czy dane zdarzenie miało związek z wykonywaną działalnością rolniczą, czy nie zostały tutaj popełnione jakieś, no takie już błędy, powiedzmy z rażącego niedbalstwa wynikające, czyli nawet powiedziałbym, no takie, które specjalnie no, mogłyby zostać wykonane, no ale tutaj raczej rzadko się z tym spotykamy. No, tak? Nikt nie chce sobie zrobić krzywdy specjalnie raczej. Okej, okay, przyjmijmy taką hipotetyczną sytuację, kolejny przykład, może trochę karkołomny, jeśli jesteśmy przy upadkach, ale mimo wszystko spróbuję. Panie Wojciechu, rolnik zgłasza wypadek, państwo przeprowadzają tutaj dochodzenie, to może niewłaściwe słowo, swoje postępowanie jest przeprowadzane, dowodowe. Tak? I wskutek tego postępowania okazuje się, że podczas wypadku rolnik był pod wpływem alkoholu. Co wówczas? No tutaj niestety za każdym razem... On zgłosił, on liczył na to, że państwo się nie dowiedzą. No nie. To musi wynikać, najczęściej to wynika od razu. No tutaj wskazujemy, to są drobiazgi w sumie, ale całe postępowanie to też to wykaże. Udanie się do lekarza już przede wszystkim. Wymagamy dokumentacji medycznej i z niej powinno już wynikać, że coś zostało, zaniedbanie jakieś, tak, typu właśnie nadużycie alkoholu, no to już zostanie wymienione w tym dokumentacji medycznej i to jest dla nas podstawa do unieważnienia, do nieprzeprowadzenia postępowania, dania odmowy, odmownej decyzji. Czyli taki rolnik, który zobaczy w wypisie od lekarza, że potwierdzono jego wpływ, to, że był pod wpływem alkoholu, zrezygnuje ze zgłoszenia? Raczej zrezygnuje, na pewno. A jeśli mimo wszystko zgłosił, będzie kara zamiast odszkodowania? Kary nie będzie, będzie decyzja odmowna. Po prostu. Tak. Wróćmy do konkursu. Pan mówił o tym, kto może się zgłosić. Powiedzmy o nagrodach, bo to też jest niewątpliwa zachęta, ale i tak jak pan posłusznie zauważył, najważniejszy jest udział, bo on poprawia to bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, nawet jeśli tych nagród nie otrzymamy. A nagrody bardzo atrakcyjne. Tak, warto nagrody wspomnieć, bardzo atrakcyjne, ale jeszcze zanim przejdę do nagród, to warto wspomnieć, co jest oceniane oczywiście w tym konkursie. I tak jak pan Wojciech wspominał, o nierównościach gdzieś tam na podwórzach wokół obejścia, to ład i porządek w obrębie podwórza zabudowań i stanowisk pracy. Stan budynków inwentarskich następnie. Wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w rozmaite osłony. Chodzi o to, żeby te maszyny były jak najbardziej sprawne. Stan techniczny pilarek tarczowych, warunki obsługi chowu zwierząt, stosowanie środków, jakość generalnie środków ochrony osobistej, rozmaite rozwiązania techniczne ułatwiające i wreszcie organizacja miejsc wypoczynku również i zabawy dla dzieci, bo pan przed chwilą też wspomniał o dzieciach, tak, że coś tam się może niedobrego wydarzyć, stąd budowa gdzieś tam miejsc specjalnych dla dzieci też jest dobrze widziana właśnie w tym konkursie. A pierwsza część pytania o nagrody, no, w zeszłym roku główną nagrodą był ciągnik Zetor i również były nagrody finansowe i inny sprzęt rolniczy drobny. Do 31 marca możemy się zgłaszać, upływa termin zgłaszania udziału w konkursie. Następnie rozumiem te wizytacje, o których pan mówi, tak? Tak. Komisja sprawdza te gospodarstwa rolne i tutaj nasuwa się kolejne pytanie. Na ile poprawa warunków bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym ma charakter trwały, bo może się zdarzyć, że na czas przybycia komisji rolnik wszystko przygotuje, a potem wróci do swoich starych, złych nawyków. No jeżeli wybrukuje obejście, no to już zostanie. Okej, okay, ale nawyki, które pozostają w głowie, to o czym mówiłem wcześniej, czyli przewożenie na przykład dziecka w sposób nieprawidłowy. Myślę, że jeżeli ktoś podejdzie w ogóle do tego konkursu i zacznie się zastanawiać nad organizacją całej pracy, to wypracuje dobre nawyki w tym momencie i oczywiście, no przyzwyczajenia są drugą naturą ludzką, no ale na pewno sam udział w konkursie pomoże w zwalczaniu złych nawyków. Jak się zgłosić, bo ta informacja jeszcze nie padła? Zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej KRUS-u. To jest taka zakładka z ikonką
w skrócie tam są konkurs BGR, tak? I tam jest dostępne zgłoszenie, tam jest również dostępny arkusz oceny gospodarstwa. Tam są wymienione szczegółowo już punkty, według których komisja będzie oceniać gospodarstwo, całe punkty. krusy.gov.pl to jest ta strona, tam tak jest. Warto zajrzeć. Można również w placówce oczywiście pobrać bezpośrednio zgłoszenie. Powiedzmy o kolejnych etapach, bo mówiłem o 31 marca, później do 9 maja zakończenie etapu regionalnego, następnie 16 czerwca zakończenie etapu wojewódzkiego. Te etapy, panowie, czym one się charakteryzują i kto, mówiąc językiem sportowym, przechodzi dalej, kto awansuje? Najlepsze gospodarstwo. Możemy powiedzieć, że w zeszłym roku z naszego województwa gospodarstwo wygrało, z Piekutkowa państwo zdobyli główną nagrodę. Mhm. Do samego celu dotarły raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gospodarstw do etapu centralnego. Także tam one otrzymywały pozostałe nagrody, jak również listy gratulacyjne. Warto wspomnieć, że patronat honorowy nad całą imprezą ma prezydent Andrzej Duda. Powiedzmy o tych wizytacjach. Wizytatorzy pojawiają się na miejscu. Jaka jest skala tutaj przyznawania tych punktów? Ile punktów można uzyskać? Od 0 do 1 i mamy tutaj podwórze i obejście. I podwórze i obejście jest tam rozpisywane od A do K i można tutaj dostać maksymalną ilość punktów lub mniej. No, rozmaicie. Budynki dalej, pojawia się suma zagrożeń, schody, instalacje elektryczne, ciągniki rolnicze używane w gospodarstwie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj to jest wszystko dosyć mocno, bardzo szczegółowo oceniane i punktacja jest zero-jedynkowa. Okay, to albo coś jest, albo nie ma po prostu, najzwyczajniej w świecie. Po prostu, pan chciałby uzupełnić? Co do punktacji? Co do punktacji, no nie, no tutaj nie trzeba się obawiać komisji. Komisja jest złożona tylko z pracowników instytucji, tak, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, także no na to tylko chcemy zwrócić uwagę, że nie ma żadnych obaw. No, nikt nie będzie ukarany za udział w konkursie. Aha. No tak, zgłosił się dobrowolnie, więc trudno, aby tutaj go za to karać. 31 marca upływa ten termin zgłaszania się do konkursu i rozumiem, że 1 kwietnia już wizytatorzy ruszają w Polskę. No, 2, 1 to prima aprilis. Najpierw trzeba zebrać całą dokumentację, zobaczyć, gdzie co jest i faktycznie się rozpoczną te wizytacje. Jeszcze na zakończenie rozmowy garść liczbę, ile z naszego regionu wzięło udział gospodarstw w ubiegłym roku. Mamy takie liczby? No, nie dysponuję konkretną liczbą, ponieważ no, tutaj różne instytucje zbierają te zgłoszenia, także ciężko mi tutaj odpowiedzieć. A poza tym tutaj z naszej działalności, tutaj placówki terenowej, dotychczas nie mieliśmy startującego w tym konkursie, także tutaj bardzo zachęcamy rolników właśnie do podejścia do sprawy. Jeszcze może jedno. Bardzo proszę. Bo tutaj chcieliśmy zaznaczyć, że również ci, co brali udział, tak, mogą powtórzyć to. A tutaj jedynie taką uwagą jest to, że w konkursie no, muszą się wstrzymać osoby, które w etapie regionalnym i wojewódzkim zajęły pierwsze do trzeciego miejsca, a także jeżeli przeszły, to przez 2 lata muszą się wstrzymać z kolejnym podejściem. I przez kolejne 5 lat, jeżeli ktoś zajął 2., 3 miejsce w finale krajowym, no tu nie było takiej sytuacji, tylko to też trzeba zaznaczyć, tak? No i oczywiście zdobywca też nagrody głównej nie może już wziąć udziału w ogóle. Panowie, należy się pogodzić z tym, że część naszych słuchaczy zdecyduje się wziąć udział, druga część nie weźmie udziału. Dla tej drugiej grupy przypomnijmy już na zakończenie rozmowy takie zasady bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Panowie, o czym pamiętać, czego przestrzegać, aby takie wypadki się nie zdarzały i ta tendencja spadkowa, o której pan mówił, panie Wojciechu, została utrzymana? No, żeby zostały no, takie podstawowe zasady, to łatwo, widzę to na podstawie teraz też przyjmowanych zgłoszeń, że jest najwięcej upadków, czyli ład i porządek w obrębie podwórza, stan budynków, inwentarski, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie, czyli osłony przede wszystkim, warunki obsługi bytowania zwierząt gospodarskich, też tu jest wielki postęp, ale zwracamy ciągle na to uwagę, bo można dużo w swoim zakresie poprawić. Rozwiązania organizacyjne, no takie prace, tak można sobie często zorganizować na dłuższy czas, wykonujemy te zadania dzień w dzień i to są takie podstawowe te zasady, tak, bezpieczeństwa
przede wszystkim, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo? Tendencja jest spadkowa, się z tego powodu cieszymy, no ale życzymy sobie, żeby jak najmniej było tych wypadków. Chcielibyśmy dojść do momentu, kiedy tych wypadków w ogóle nie będzie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest niemożliwe. Jeśli gospodarstwo rolne, nowoczesne gospodarstwo rolne, to coraz więcej maszyn, urządzeń i pojazdów. I na tym ostatnim, na zakończenie rozmowy chciałbym się zatrzymać. Panowie, jak często się zdarza, że rolnik prowadzi pojazd, do którego prowadzenia nie ma uprawnień? W skali powiatu. W skali powiatu, no... A takimi danymi raczej nie dysponujemy. Nie raczej zwykle rolnicy mają stosowne uprawnienia i prowadzą maszyny, które mogą prowadzić. Nie zdarza już się tak, że rolnik wsiada na ciągnik, do którego uprawnień prowadzenia nie ma? No, to nie pytanie do nas zdaje. Aha. No tak, do policji bardziej, ale myślałem, że panowie też dysponujecie takimi danymi. Nie. Bo to też potem powoduje te wypadki, o których rozmawiamy, no bo jeżeli ktoś nie ma uprawnień, porusza się pojazdem, no, do którego uprawnień nie posiada, to też takie coś może się zdarzyć. Nie mamy tych danych, zostawmy ten temat. Przypominam, do 31 marca upływa termin zgłoszenia udziału w konkursie na bezpieczne gospodarstwo rolne krus.gov.pl i także zachęcam do odwiedzenia placówki terenowej. Panowie, na koniec rozmowy przypomnijmy, gdzie mieści się placówka dla tym, którzy nie wiedzą. Żnin, ulica Szpitalna 20. Tak jest, zapraszamy. Ja dziękuję za spotkanie. Robert Szafrański i Wojciech Cieślewicz byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Gość dnia Radia Żnin FM.